Katie. Hi. Nie spodziewałam się, że tu będziesz. To ważny dzień. Chcę wspierać Nicka. Rzeczywiście ważny. Chodzi o przyszłość Jacka. Nie chcę, żeby Nick był sam. Nie będzie. Bo ja tu jestem. Powiesz mu, co jest najlepsze dla jego syna? On wie. Prawda, Nick? Lada chwila wyjdzie sędzia. Powiedz mu prawdę. Wyjaśnij, że nie ufasz Taylor i chcesz zachować pełną opiekę nad Jackiem. Mam go całkiem pozbawić kontaktów z matką? Taylor postępuje nierozsądnie. Spójrz, z kim się związała. Sala czwarta. Kto tu? Denerwujesz się? Trochę. Wszystko pójdzie jak z płatka. Najpierw czeka mnie rozprawa. Razem przez to przejdziemy. Nie jesteś już sama. Nie dałam ci jeszcze odpowiedzi w sprawie małżeństwa. Nie oczekiwałem jej. Po prostu teraz... Sam wiesz. Nie musisz się tłumaczyć. Chcesz odzyskać swoje dziecko. Muszę również myśleć o Phoebe. To dowodzi, jaką jesteś dobrą, troskliwą matką. Zawsze wiesz, co powiedzieć. Strona trzecia poradnika małżeńskiego. Jak być idealnym mężem? Nie naciskam cię. Jestem cierpliwy. Zaczekam. Ty i Jack jesteście tego warci. Nie powinnaś tu przychodzić. Muszę chronić obu swoich synów. To ty niepotrzebnie tu przyszedłeś. Wspieram Taylor. A ty kogo? Siebie. Chcę mieć pewność, że Jacka nie spotka krzywda. Nie chcę dziś tego słuchać. Nie wtrącaj się. To sprawa Nicka i Taylor. Nie twoja. Nieprawda. Nie przeszkodzisz mi odzyskać syna. Proszę usiąść. Obie strony zrezygnowały z pomocy adwokatów. Rozumiem, że państwo wszystko ustalają między sobą. Mam dziś zdecydować, czy umowa pomiędzy rodzicami Jacka Hamiltona Marona dotycząca opieki nad nim ma ulec zmianie. Zapoznałem się z oceną zdrowia psychicznego pani Marone i uważam, że ta zmiana jest niezbędna.